Jeżeli chodzi o świadomość życiową, zawsze nie mogłem skumać, dlaczego jest tak, że jak człowiek był mały, to między godziną tam gdzieś, nie wiem, 8, 14, 8, 15, to był jakby czas, gdzie człowiek musiał chodzić, nie wiem, do szkoły, tam nie wiem, była, nie wiem, podstawówka, gimnazjum, liceum, technikum, musiał w tym czasie chodzić. A oczywiście jak były studia, no to wiadomo, tam to było Eldorado, oczywiście przysłowiowe było 8 godzin, tylko nawet z autopsji wiem, że człowiek potrafił zaspać na godzinę 13:15, gdzie to był wykład i było najlepsze, że nie to, że zaspał na wykład, to posiedział pół godziny i zasnął na nim, więc pamiętam jak to było, ale mimo wszystko gdzieś tam trzeba było te godziny, nie wiem, na laboratorium, seminarium, ćwiczenia, trzeba było chodzić, więc trzeba było poświęcić jakby ten czas. Zawsze się śmiałem z tymi studiami, to było tak, jak będzie orzeł, idziemy na piwo, jak będzie reszta, idziemy na budkę, jak stanie na kancie, idziemy spać, a jak zawiśnie w powietrzu, idziemy na zajęcia, więc to prawie co czwarty nigdy miało możliwości. Więc, a potem jak pojawiła się jakby praca, to nie rozumiałem, dlaczego znów od 8 do 6, w ogóle czemu jest powiedziane coś takiego, że trzeba chodzić na 8 godzin? A czemu ktoś nie wymyślił, że trzeba chodzić na 3 godziny, a czemu ktoś nie wymyślił, że trzeba chodzić na 20 godzin? Jakby zawsze nie mogłem skłamać, co to jest takie przyszedł o 8, bo to co to jest, jakaś 1/3 dnia jakby. I potem się okazało, że w średniowieczu było tak, że specjalnie wymyślili tą całą po prostu taką pracę pańszczyznę z tego powodu, że ludzie nie mieli co ze sobą zrobić. Problem społeczeństwa polega na tym, że ponad 85% ludzi jest takich, że jeżeli im nie powiecie, co mają zrobić lub im nie narzucicie z góry, co mają wykonywać, to oni nigdy nic nie zrobią. Dlatego to już jest pierwsza taka rada, jak robisz marketing. Nie dziwcie się, że u was są ludzie zarejestrowani i często jest tak, że ci ludzie są u was zarejestrowani, wy na nich patrzycie i mówicie, cholera jasna, czemu ten człowiek nie robi. Ale uwierz mi, że gdyby nie chodził do normalnej pracy i nie miałby z tyłu głowy zakodowane, że on musi do tej pracy iść, to również też nie szedłby do pracy, a co najważniejsze, wymyślili wtedy pracę w średniowieczu z tego powodu, że jest udokumentowane, że człowiek, który ma bardzo dużo wolnego czasu i się nie umie zorganizować, zazwyczaj robi głupoty. I najwięcej zawsze głupot było właśnie na studiach. Więc jakby najważniejszą sprawą było to, żeby ludziom jak zabrać czas w tym momencie, żeby się zorganizowali w czymkolwiek. I pomyślałem sobie zawsze, czy ja, a ty sobie pomyśl zawsze, czy ty musisz być taką osobą, której ktoś coś musi zorganizować, bo ty się samemu nie umiesz zorganizować. I to jest ważne, ponieważ moim zdaniem pierwszym w ogóle jakimkolwiek krokiem do tego, aby móc stać się niezależny finansowo lub też osiągnąć taki pułap finansowy, który pozwoli tobie na, nie wiem, wykorzystanie w końcu tego potencjału twojego i zrealizowanie twoich wszystkich potrzeb, to przede wszystkim pierwsza czynność, jaka jest, to jest ważna taka, że musisz po prostu samemu być zorganizowany. Więc ja zawsze zastanawiałem się 8 godzin i zawsze mówiłem tak, ja mogę napracować 10, mogę pracować 14, ale to ja ustalę, kiedy pracuję te 12, ja ustalę, kiedy pracuję 10. Jak mnie załóżmy, ktoś zaprasza na konferencję do jakiegoś miasta i muszę pojechać, nie wiem, 100 km, ktoś mówi, muszę jechać. Mówię, nie, że muszę jechać. Po prostu jadę, bo ktoś mnie zaprosił i akurat tak sobie sprawdziłem, że pojadę tam. To jest tak jak czasami, nie wiem, jedziesz załóżmy do kina i mówisz, jadę do kina. Mówisz, ktoś się zmusi do kina. Nie, nikt mnie nie zmusi do kina. Po prostu pojechałem, bo mi się w tym momencie chciało i stwierdziłem, że to jest dobry moment. I właśnie o to mi zawsze chodziło, żeby być zdyscyplinowany tak, żeby tą systematycznie pracę wykonywać, ale to samemu ustalać kiedy. Bo jak patrzyłem na ludzi, którzy po 8 godzin dziennie chodzą, to oczywiście środek to jest super laba. Ja zawsze mówię, że studia, jeżeli ci rodzice dają pieniądze, to jest najlepszy marketing sieciowy, jaki w życiu powstał. Imprezujesz, kiedy chcesz, w ogóle nawet nie musisz robić żadnych spotkań, kasa wpada co miesiąc, najważniejsze, tylko mamusia dzwoni w styczniu i czerwcu, spytać się, czy zaliczyłeś sesję. To tak jakbyś, nie, zadzwonili w styczniu, utrzymałeś poziom, tak, no to przez pół roku kolejna wypłata. A widzisz, a no jednak blueprint musisz co miesiąc utrzymać, więc jest trudniej. Więc się śmieję, ale potem jest taka czarna pryska, 5 lat mija i jazda. I potem dopiero jest ciekawa rzecz. Więc to była jakby to był taki pierwszy element, który nie powiem przed marketingiem, zawsze mnie zastanawiał, czemu tak jest. Czemu akurat musi być 8, czemu to trzeba tak robić. Więc jakby to pierwsze zastanawiałem się. Wydaje mi się, że w dzieciństwie te godziny też są zajęte, abyś w dorosłości po prostu wiedział, że te godziny są zawsze zarezerwowane na pracę. Ja kiedyś się śmiałem, mówiłem do swojej Ani, żebym zrobił takie zdjęcie, jak tutaj mieszkam w Poznaniu i stoją samochody, zrobić zatoczkę, żeby postawić samochód postawić, to jest taki długi pas samochodów różnych ustawionych gdzieś tam i na odległości gdzieś, nie wiem, 400 metrów.
i się zawsze śmieje, że wieczorem nie ma gdzie w ogóle go postawić, a śmieje się, że jak się go, nie wiem, budzę rano, jest godzina gdzieś tam, nie wiem, załóżmy 8:30, 9:00, czy jak wstanie, jak się wyśpi, to po prostu wstajesz i tam, nie wiem, zjesz sobie śniadanko, jest 9:30, patrzysz przez okno i tylko stoi twój samochód. Kiedyś się śmiałem, że chciałem zrobić takie zdjęcie, zrobić zdjęcie wieczorem i napisać, jakby, jak wygląda to, i zrobić zdjęcie dziś koło 10:00 i napisać różnicę między etatem a MLM. Po prostu taka najłatwiejsza w pokazaniu. No ale dobra, jedziemy dalej. Drugi element to pewna taka świadomość wynikająca z tego, że nigdy tego też nie mogłem skumać i też to mnie zastanawiało i powiem, że to od razu mnie zastanawiało przed marketingiem. Dlaczego jest tak, że jeżeli ktoś ci proponuje własną firmę, to jest źle. Jak ktoś ci proponuje gdzieś zainwestować pieniądze, na przykład, nie wiem, na Forexie, gdziekolwiek, to jest zaraz źle. Jak ktoś ci w ogóle proponuje marketing, to jest w ogóle jakiejś piramidzie nielegalnej i, nie wiem, wciąga ludzi i jest źle. To ja mówię, cholera jasna, to gdzie ci ludzie zarabiają duże pieniądze? Przecież chyba nie na etacie. No i zawsze było tak, pytałem się o normalną pracę, a ludzie mówili, no wiesz, no ciężko jest, ale pewna, bezpieczna. Mówię, no taka pewna, bezpieczna, że mało kogo teraz znam z młodych, którzy, nie wiem, zakładają, że będą 40 lat pracować w jednej korporacji czy na firmie, no ale mniejsza z tym. I zawsze mnie śmieszyło to, że załóżmy przychodził człowiek, produkował się, jaki to, załóżmy, nie wiem, fajny jest, nie wiem, Forex, inwestowanie, i ludzie potrafili krytykować w ogóle, nie wiem, tą giełdę, a jak zadawałem im tylko pytanie, ty, ale o co chodzi w tej w ogóle giełdzie? Nie wiem, ale to można stracić. Jak ktoś przychodził i mówił o marketingu, jaki to jest super, tego, gdzie mówi, nie, przestań, wciąganie ludzi, coś tam, mówię, jak to dokładnie działa? No dokładnie nie wiem, ale gdzieś tam ktoś dla kogoś robi. I to są zazwyczaj takie odpowiedzi. Ktoś mówi, że własna firma, tego można rozwinąć, a ktoś mówi, nie, co ty, duże ryzyko, można stracić, konkurencja. Ja tak, miałeś jakąś własną firmę, prowadziłeś? Nie. I to mnie zawsze zastanawiało, że ludzie potrafili tak łatwo, z taką łatwością, wszystko skrytykować. A jak przychodziła rozmowa o normalną pracę, to mówili, no ciężka, ale jest. Ja mówię, ale to chyba nie jest rozwiązanie. Ja mówię, zawsze mnie zastanawiało, czemu na przykład nie jest tak, że własna firma to jest coś normalnego, inwestowanie to jest coś normalnego, marketing to jest coś normalnego, a jakby ten etat to jest czymś takim, jak to dzisiaj te elementy złym. Ciekawe, co wtedy ludzie by gadali, gdybym on mówił, słuchajcie, jest etat, zarabia się mniej, ale jest pewnie. Ciekawe, ludzie mówili, przestań, mało pieniędzy, 8 godzin musisz siedzieć, w ogóle. Takie zmiana po prostu myślenia i ciekawe, co by ludzie gadali. Takie, dlatego to był drugi element, że zawsze mówiłem, jak tam po P, czyli po podstawówce, G, gimnazjum, L, liceum, ST, czyli studiach, człowiek jest nakierunkowany, idę do pracy. A ja mówię, ale czy można gdzieś indziej pójść? Czy jest taka w ogóle możliwość? Gdyby wszystkie te możliwości były nielegalne, to dlaczego w Polsce można legalnie założyć firmę? Czemu można inwestować i czemu jest wiele firm z marketingu sieciowego, które istnieją od X lat i jeszcze nikt ich nie zamknął. Więc no, jednak gdzieś tam jest ten zarobek, są gdzieś te pieniądze, tylko trzeba właśnie być otwarty i posłuchać jak. Bo zakładając, że wszystko jest złe i nie działa, to moim zdaniem i tak nic się nie zrobi w żadnym temacie, nawet normalnej pracy. I to była druga świadomość. I trzecia świadomość była taka, że zawsze zastanawiałem się, kto mi tak naprawdę doradza w tych wszystkich moich, jak to mówię, życiowych decyzjach, to tak, pierwsze to zawsze byli rodzice. Oczywiście oni zawsze są dobrze i pewnie nieraz z was miało taką sytuację, że cokolwiek by się nie wymyślili, nie wiem, wyjazd, nie wiem, pod namioty, to zaraz pewnie tam gdzieś zginiecie, wpadniecie do wody, bo wypijecie za dużo, oglądałam trudne sprawy i tam no, porwali pod namiotem dziewczyny i w ogóle, jak nie wiem, jak załóżmy, byście pojechać, nie wiem, na jakiś tam wielki koncert, to nie, no przestań, wpadnie skinheadzi, pobiją. Więc oglądaliśmy to pamiętnika z wakacji i tam standardówki takie, nie wiem, przeszedłem z marketingiem, nie wiem jak było u was, ale jak ja powiedziałem, że pracuję w marketingu, to nikt się w domu nie cieszył. Nikt się w domu nie cieszył. Jakoś raczej było, że no takie dziwne, a kto to będzie chciał, przestań. Słyszałem kiedyś o tym, kiedyś była taka firma amerykańska, która gdzieś tam ktoś tam był i prali ludziom głowy i w ogóle. I wiecie co najlepsze? Że jak pytam się, to co najlepiej robić? Uczyć się, skończyć szkołę, mieć tytuł. Ja mówię, no tytuł mam, co z tego? Ja nie zapomnę nigdy, jak dużo ludzi kończyło mnie studia techniczne i tam, słuchajcie, nie mogli znaleźć pracy, wyjeżdżali za granicę. Pamiętam, jak nawet jeden gdzieś tam zawał pracę, gdzieś tam, nie wiem, w IBM-ie, zaczął zarabiać 2400. Mówię, co to w ogóle za pieniądze? Po 5 latach studiów, tu na wózku widłowym można zarobić więcej na kursie w urzędzie pracy. Ja mówię, co to w ogóle pieniądze? No ale dobra. I ja nie zapomnę, jak zacząłem robić marketing i bo bałem się, że po studiach nie będę zarabiał dużych pieniędzy. Nie mówię, że wszyscy nie zarabiają dużych pieniędzy, ale no po prostu coś miałem w sensie, że chyba ja raczej nie będę zarabiał, bo ta teleinformatyka, którą studiowałem, no jakby
wiecie, to jest co innego studiowanie, a uczenie się, więc to jest dla mnie kolosalne dwie rzeczy. Jeżeli ktoś tego studiuje, chodzi na zajęcia, na które trzeba chodzić, żeby zaliczać przedmioty, to w tym temacie raczej nikt nie będzie dobry. Jakby ktoś jak się sam rozwija potem w domu, siedzi nad tym z samej pasji, to na pewno będzie dobry, bo zawsze mówię, tam gdzie jest pasja, tam jest profesjonalizm, a tam gdzie jest profesjonalizm, to jest jakość, po prostu jest zysk. Natomiast taka ważna sprawa mi przyszła. Ja pamiętam, jak mówiłem, że będę się bał, żebym miał mało pieniędzy, zacząłem robić marketing i doszedłem do takich zarobków, że już na piątym roku studiów zarabiałem 20 tysięcy miesięcznie i nie zapomnę nigdy, jak kończyłem studia. No i mówię do mamy, że skończyłem studia, niektóre osiągnąłem też ten tam kolejny jakiś tam poziom. No i po prostu dzwonię, no i mówię do niej tam już, jakie są zarobki tego, ona taka tam zadowolona, no i ten. I pamiętam, jak ona wtedy powiedziała, mówiłem ci, że po studiach będziesz bogaty? No, bo coś w tym jest. Więc jakby śmiałem się wtedy z tego, mówię, no jak to wygląda, ale jak był ten pierwszy dzień, gdy przyszedłem, no to było różnie. Potem znajomi, i wiecie, co zawsze mi rozbrajało i moje ulubione pytanie, jakie mi zawsze zadawałem? Gdy znajomi mi strasznie krytykowali to, co robię, to ja za każdym razem zadawałem im taką bardzo prostą rzecz. Dobra, fajnie, stary, że się w ogóle mną opiekujesz. W ogóle zauważyłem, że tyle, co macie opiekunów w momencie, kiedy macie jakikolwiek pomysł na biznes, przychodzi taki opiekun, mówi, nie rób tego, to ci nie pójdzie. Taki w ogóle opiekun, jak to mówię, normalnie z MOPS-u. Przyszedł z MOPS-u, z Miejskiego Opieki i Pomocy Społecznej, przyszedł po prostu taki opiekun i on ci mówi, że już nic nie robi, bo w ogóle stracisz. A ja mówię, ale jak mogę stracić, jak nawet nic nie mam? Takie pytanie padało, ale... I wtedy jakby zawsze zadawałem ten znajomym pytanie, super, to co masz dla mnie lepszego? Bo jakby krytykować jest zawsze prosto, co masz lepszego? No i trzecie, telewizja, internet. No i czytam w internecie, wpisuję hasła, nie wiem, marketing tego, że to złe tego, wpisuję giełda, złe tego, własna firma, złe tego. I mówię, no jakaś masakra, no przecież to ja mówię, to co jest w ogóle dobrego? Jak piszesz nawet etat, to jest coś złego. Teoretycznie czytając po internecie, nigdzie nie powinien pracować, w ogóle nic nie powinien robić, bo chyba najlepiej byłoby nic nie robić. Bo jakieś pisałem słowo nic, to jeszcze nie znalazłem w internecie hejtu na słowo nic. Więc jakby jak znajdzie się jakiś hejt, no to okej, no to się wycofam z tych słów, ale jak pisałem słowo nic, to jeszcze nikt nie skrytykował nic, więc może to trzeba nic po prostu robić. Więc pomyślałem sobie, zawsze najczęściej ktoś mi doradza, tylko zawsze sobie zadawałem pytanie, czy to jest pewne opinie, czy to są fakty. I to zawsze dla mnie było istotne i powiem wam, że do dziś tym się sugeruje i tak naprawdę to do dziś mi to pomaga realizować jakiekolwiek projekty, wyczuwać, że to jest dobre, podejmować decyzje. Ponieważ fakty, czyli ktoś coś już zrobił lub po prostu jest na danej drodze, żeby to zrobić lub nawet nie wiem, znasz kogoś, kto już to zrobił, on praktycznie to zrobił, jest dzisiaj w tym miejscu, w którym ty chcesz ci mówić, co trzeba zrobić, aby być w tym miejscu, gdzie on teraz jest. To jest najlepsza solucja i rozwiązanie, jakie jest możliwe. A najbardziej mnie wkurzało to, jak przychodzili ludzie, mówili mi, że marketing nie działa, a ja zadawałem pytanie, czy ty w nim działałeś? Mówię, no coś tam widziałem, próbowałem. Ja mówię, to jest trochę tak, jakbym siadł na rower, wywalił się na plecy i powiedział, że nie da się jeździć na rowerze. To jest takie, to jest naprawdę, sugerujcie się tymi, którzy coś zrobili. Jak przychodzi mi, opiniuje, że marketing jest zły, mówię, dziękuję za uwagę, zadaję pytanie, co pan na co nie robi? Ktoś mówi, że nie wiem, jestem mechanikiem samochodowym. No to super, to z chęcią od pana posłucham coś może związanego z samochodami, może czegoś się nauczę. Tak zawsze się pytałem ludzi, dowiadywałem, a nie, że przychodzi mi, nie wiem, piekarz, on mi gada, że marketing jest zły, dobra, masz rację, kończę. I te takie trzy elementy spowodowały, że to już były takie naprawdę, no, jakaś tam świadomość tego, że już szukałem jakiegoś biznesu po prostu do spróbowania, bo wiedziałem, że jest coś nie tak, że chyba nie o to chodzi do końca. Następnie pojawiła się taka analiza, gdy już człowiek zaczął robić marketing, to zaczął analizować, co w nim takiego jest dobrego, że warto się w niego zaangażować. Bo wiecie, nawet jak masz świadomość i się zarejestrujesz w marketingu, to musisz mieć bardzo silne dlaczego, żeby w nim robić po prostu. Tak jak mówiłem wcześniej, jest to praca, którą musisz sobie sam zorganizować. Jest to ciężkie dla większości społeczeństwa, żeby sobie samemu pracę organizować. Nie mówię tylko o marketingu, się mówię ogólnie. Nawet niech sobie zadadzą pytanie te osoby, które mają swój magiczny kalendarz i ile razy go tak naprawdę wypełniają. I wtedy pojawił się ten taki schemat życia, że za młodego masz czas, masz energię, nie masz pieniędzy, za dorosłego nie masz czasu, masz energię, czy z tymi pieniędzmi masz pieniądze, bym tak dywagował. Jak jesteś starszy, no to powiedzmy masz ten czas i nie masz pieniędzy, energii. I potem się jeszcze pojawiło coś takiego, że są ludzie, którzy pracują na etacie i po prostu to jest jakby jeden segment ludzi. Są ludzie samozatrudnieni, którzy mają małe biznesy i tak naprawdę mają działalność jednoosobową.
Następnie byli biznesmeni, którzy mają jakieś, nie wiem, załóżmy spółki, jakieś tam, nie wiem, zoo, komandytowe, jawne, po prostu mają udziały w różnych firmach. No i inwestorzy, którzy nie inwestują na giełdzie lub właśnie tutaj również mogą mieć jakieś tam, nie wiem, akcje, obligacje, jakieś papiery wartościowe, weksle. I różnica między tymi ludźmi po prawej stronie, czyli B i APS, była zasadnicza jedna, że ci po prawej stronie, jak rozkręcą dobrze biznes albo dobrze mają ulokowane pieniądze w inwestycjach, to czy robią, czy nie robią, to zawsze z tego coś będzie wpadać. I najważniejsza różnica była taka, że po prawej stronie jest możliwość zarabiania pieniędzy bez późniejszego angażowania się w zarabianie ich. Bardziej wtedy to się przeistacza w pilnowanie biznesu, a nie stricto robienie biznesu. To był taki element, który bardzo mocno mnie w jakiś sposób przekonał do działania, tym bardziej, że dla mnie marketing to jest po prawej stronie, z tego powodu, że ja rozumiem marketing w taki sposób, że rejestruję osobę do sklepu internetowego i on w tym sobie sklepie internetowym może robić zakupy, po to go rejestruję, aby nie kupował to ode mnie, tylko sobie samemu to kupował. Gdy ja go rejestruję, otrzymuję automatycznie 30% zniżki, więc kupuje po takiej samej cenie jak ja, więc nie może mi powiedzieć, że nie wiem, ja na nim zarabiam, bo kupuje po takiej samej cenie jak ja, a to, że część pieniędzy oddaje mi z planu marketingowego firma, to raczej chyba nikogo nie interesuje, że jak wchodzi do sklepu i kupuje, załóżmy, nie wiem, ziemniaki za, nie wiem, za 2 złote, to jak pani z tych ziemniaków podadzą, nie wiem, 50 groszy jakiemuś rolnikowi, to ty powiesz, nie kupisz, bo rolnik dostanie 50 groszy. Nie, patrzysz na swoją cenę 2 złote, mówisz, jest dobra, kupię. A co z tymi potem się 2 złotymi stanie, czy tam gdzieś się VAT odda, dochodówkę, czy tam komuś, czy tam coś zostanie zysk, kogo to interesuje? Patrzysz na to, za ile ty coś kupujesz. No i pomyślałem sobie, że jak jeszcze ta osoba może kogoś zarejestrować do sklepu i ta sobie zrobi zakupy, to otrzymuje z tego również część prowizji, to pomyślałem sobie, no, to jak wrócę do slajdu wcześniejszego, to mówię, niezła różnica, bo jak mi mówili o marketingu, to mi gadali, że latamy po blokach, wciskamy ludziom w ogóle towary, jesteśmy akwizytorami. Zacząłem się śmiać, mówię, cholera, no nigdy nikt nie miał tenisówek, a jestem na najwyższej pozycji, to wiecie, że powinien mieć starte nogi, po prostu pięte normalnie, jak to mówię, jak to niektórzy mają, po prostu jak papier sierny, mówię, a to cholera, no jakby w lakierka człowiek sobie chodzi, idzie samochodem, chyba jest trochę inaczej faktami, a jak opiniami, co ludzie mówili. Więc i teraz tak, zacząłem sobie robić przewagę. Czas. Na etacie niestety, ale no te 6, 8, no jak masz tam w umowie, lecisz nieraz te kochane nadgodziny. Firma. Często jest tak, że naprawdę ludzie rozwiązający firmę to po prostu nią żyją. 24h na dobę, żeby, bo to są bardzo duże zobowiązania finansowe. I w marketingu zawsze uważałem, że na początku trzeba poświęcić czas, żeby po prostu dać tą dynamikę w tej strukturze, żeby się pojawili liderzy w waszych grupach, którzy również będą rozwijali ten biznes, a to wymaga waszego skupienia, żeby ich pouczyć. I wtedy, w momencie, kiedy będziecie mieli już wyższy poziom, ja zawsze mówię co najmniej dyrektor rubinowy, to wtedy tak naprawdę czy robicie, czy nie robicie, to naprawdę idzie dostrzec ten dochód pasywny. Mi się dziennie rejestruje około 130 osób, to jest coś niesamowitego, ponieważ gdy ja rozpoczynałem biznes, to w pierwszym miesiącu miałem zarejestrowane 21 osób przez 30 dni, z czego z 21 osób sam zarejestrowałem 14. Więc jakby naprawdę jest to kolosalna potem różnica i sam dzisiaj doskonale to widzę, jak to funkcjonuje. Mamy dzisiaj 4 listopada, gdzie pierwszy to był święto, a już i tak po prostu u mnie jest poziom szafirowy, więc a szafir to jest co najmniej, nie wiem, no te 13 tysięcy złotych. To jest naprawdę, powiem wam, zabawa ten biznes w tym momencie, że aż muszę sam szukać niesamowitych motywacji, że tak naprawdę no, jeszcze mi się chce to robić, a robię to tak naprawdę z tego powodu nie już tylko stricto finansowo, ale przede wszystkim z pasji, że po prostu lubię ten biznes robić. No, po prostu dla mnie nie ma nic lepszego, jak przyjść na konferencję, przyjdą ludzie, możesz się z nimi spotkać, pogadać, nie wiem, tam zdjęcie zrobić, no coś wymienić się doświadczenie. No, moim zdaniem, gdyby ktoś miał robić tylko ten biznes dla samej, tylko i wyłącznie finansów, bez żadnych innych jakichkolwiek wartości i motywacji, to rób coś innego tak naprawdę, bo tylko myślisz o kasie, to problem polega na tym, że większość ludzi potem patrzy na ludzi jak na chodzące startery, czy mi to śmieszy. Niektórzy już mają tak spaczony na punkcie marketingu, że idziesz chodnikiem i patrzysz na ludzi jak na chodzące punkty i startery. Wołasz tych ludzi, chodź punkciku tu do mnie. Takie naprawdę niektórzy ludzie też zaczynają prawie w ogóle nie umieją po prostu ze sobą rozmawiać, więc to jest takie trochę dla mnie zabawne. Słuchajcie, w związku z tym, że mam dzisiaj trochę idę konferencję trochę dłuższą, to zrobimy tak, że jak potem będę kończył, to na pytania odpowiem może 2-3, ale za to dam fajną wartość dzisiaj, jeżeli chodzi o wideokonferencję.
I teraz tak, zarobki początkowe. No na etacie od razu, masz tam załóżmy, nie wiem, 1500, masz tam te, nie wiem, te magiczne, nie wiem, 2, tam niektórzy może dostaną ciut więcej. Na firmie jest różnie, bo zanim zaczniesz zarabiać, to musi mieć pewne zlecenia, ale też ma stałe koszta. W marketingu na początku masz małe pieniądze, natomiast nie masz stałych kosztów i to jest coś, czego nikt nie zrozumie, kto nie robił marketingu średniego, ponieważ jak ja komuś mówię, że załóżmy, nie wiem, za miesiąc wystawię fakturę na poziomie 70 tysięcy, to ktoś mi wtedy zadaje pytanie, dobrze, a niech pan mi powie, jakie pan ma stałe koszta, jakie pan ma magazyny, pracowników. A ja mówię, ale jakich pracowników? Ja nie mam żadnych pracowników, jestem sam. No to jak pan na ten, jak pan to zarabia? A mówię, jestem tylko pośrednikiem między firmą, która dystrybuuje produkty, a klientami, którzy są sklepie internetowe. I to jest dla ludzi zawsze taka magia, bo żeby zarobić na czysto 70 tysięcy, to spytajcie się kogoś, kto ma sklep spożywczy, ile musi przerobić obrotu towarem, żeby zarobić 70 tysięcy złotych. To są ogromne, to są tak ogromne, bo jest tak niska marża w takich sklepach, to musi być tak ogromny przerzut towarem, żeby na tym zarobić, to jest kosmos. Więc tak naprawdę zawsze powtarzam, że to jest niesamowita przewaga marketingu, tylko oczywiście fakt na początku, zarobku nie masz dużego. I porównując do etatu, to mówisz, jest super. A zawsze zadaję pytanie, to daj mi etat, który po 3 latach dawałby mi 50 tysięcy złotych co miesiąc. Dalej. Zarobki potem uważam, że w marketingu i firmie są ok, bo jeżeli rozkręcisz firmę i rozkręcisz marketing, to naprawdę możesz nie to, że zarabiać fajne pieniądze, to jeszcze mieć ten czas przede wszystkim marketingu na wykorzystanie ich. W pracy na etacie, no ciężko to jest powiedzieć, no załóżmy, nie wiem, jesteś sędzią, nie wiem, zarabiasz 6,5 tysiąca na miesiąc i potem wracasz do domu, masz miliony, jak to mówię, uzasadnień do napisania, dlaczego taki werdykt, no i cały czas ta praca, no przecież to nie będzie tak, że kiedyś się obudzisz nad ranem, nie wiem, walniesz sobie młoteczkiem, a tam ktoś się, nie wiem, samosądzi, powie tak, ukradłem i chcę pójść na 5 lat. To tak nie działa, no musisz znów pójść, wysłuchać, opisać i tak różną, każdą profesję mógłbym wymieniać, która polega na wiecznym powtarzaniu tych samych czynności. A to, ja zawsze mówiłem, nie ma problemu z powtarzaniem czynności, ale nie 40 lat. Naprawdę mi się nie chce, zawsze mówię, że robię marketing, bo jestem leniem, bo mi się nie chce 40 lat robić całe życie. Przecież życie jest po to, żeby je przeżyć, a nie tylko robić. Ale żeby robić, to nic trudnego, po prostu idziesz, a żeby po prostu, jeżeli chcesz po prostu fajnie sobie życie po prostu zagospodarować, potem wykonać pracę, to niestety, ale musisz być odważny, musisz być po prostu no, odporny na krytykę, musisz w jakiś sposób no, przyjmować to, że czasami coś ludzie na ciebie powiedzą, no trudno, tak jest. Nawet, że dzisiaj ja osiągnę najwyższy poziom, to ludzie do dzisiaj gadają, że nie wiem, że podstawą jest. Znaczy mówię, życzę każdemu, aby każdego tak super podstawili, bo ja się czuję niesamowicie postawiony. Naprawdę to każdy może być tak postawiony. Naprawdę niesamowite. Czyli w ogóle wy tu wszyscy na wideokonferencji też jesteście postawieni, tylko robicie frekwencję, bo jest aktualnie 640 osób w tym teraz, w tym momencie, więc też jesteście postawieni, żeby robić frekwencję. I wszystko jest postawione. Gdy rozpoczynałem ten biznes, to było mówione, że nie wyjdzie mi to, więc zawsze się śmieję i mówię, no kurde, czy byście osiągnęli sukces, czy nie? Zawsze źle, więc jakby po prostu musisz walczyć z tym, że nawet jakbyś zarabiał dużo pieniędzy, to będzie źle. Musisz się liczyć z tym, że zawsze znajdziesz hejtera, który jeszcze nawet ci powie, że Choliński w ogóle nie zarabia pieniędzy, a są tacy. To jest w ogóle fenomen, ale to już taki trochę szczyt ignorancji. No ale dobra. I teraz tak, dalej. Inwestycje. Zawsze uważałem, że marketing to jest żadna inwestycja. No nawet gdybyście mieli zapłacić, nie wiem, 200-300 zł za, nie wiem, za narzędzie pracy, to jest dużo w porównaniu do tego, jaki jest czas zwrotu tego. Tak naprawdę jedno zamówienie może całkowicie zwrócić Was zestaw. To jest pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o normalne pracę na etacie, ktoś powie, w normalnej pracy na etacie nie mam kosztów. Ja mówię, dobrze, ale policz sobie, ile pieniędzy kosztowała Cię edukacja, abyś dzisiaj pracował na tym stanowisku, na którym jesteś. Czy kosztowała Cię, nie wiem, 49 zł, albo nie wiem, 99 i jeszcze Ci dało, nie wiem, PKS 20 zł, jak nie wiem, do 7 dni wsiądziesz do autobusu? No jakby to jest zawsze takie pytanie, bo patrzysz tylko ile się zarabiasz, a ile pieniędzy to wydane, aby się wyedukować. A koleżanek zawsze zadaje pytanie, jak robię prezentację, no to przedstawiam jakby biznes, pytam się, czy się podoba, tak? Zawsze też mogę zadać pytanie, jak myślisz, jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby osiągnąć ten sukces, tutaj, nie wiem, osiągnąć ten wynik. To właśnie to jest to, że nie interesuje mnie to, czy jesteś po studiach wyższych, średnich, technicznych, zawodowych, gimnazjum. Dla mnie jest najważniejsze to, jakim jesteś człowiekiem, czy masz w sobie w ogóle wartości, czy przede wszystkim jesteś dobrym człowiekiem,
bo wiele osób niestety ma różne intencje, no i jak człowiek z natury nie jest dobry, no to będzie słabo. Natomiast jeżeli chodzi o firmę, to powiem każdemu, niech każdy sobie założy firmę na wielką skalę i niech rozwinie biznes bez pieniędzy. Powiem inaczej, niektórzy z Was zaczynają w tym biznesie i mówią, już bym chciał zarabiać, a ja mówię, załóż własną firmę i powiedz mi, po którym miesiącu w ogóle Ci się zwrócą koszta poniesione z założenia danej działalności. Następnie mamy odpowiedzialność i stres. Ja oczywiście uważam, że na etacie jest straszny stres, ponieważ jeżeli masz kogoś nad sobą, który ci ciśnie, zawsze to zagrożenie, że jak nie wiem, że jak coś nie pójdzie, to się zwolnią, nie wiem, autobus się spóźni, nie przyjdziesz do pracy. Z takim nastawieniem życie to naprawdę wydaje mi się, że może być niezaciekawe. Jak mamy własną firmę i takie tylko liczenie co chwilę, czy się koszta zgadzają, czy jest zysk, to powiem, że też nie jest za fajne. W marketingu uważam, że nie dałem specjalnie zielonego, tylko dałem pomarańczowe, z tego powodu, że w marketingu uważam, że jest taka ciekawa rzecz, że ludzie mają wiecznie problemy i ty musisz umieć znieść jakby to, że trzeba je wysłuchać i je rozwiązać, bo jak nie wiem, ludzie mają do mnie problemy takie, że nie wiem, że im, nie wiem, płyn do, nie wiem, jakiś tam, nie wiem, odtłuszczacz im nie strzela prosto, tylko leci lekko w bok i on do mnie dzwoni się pyta, czy to może zareklamować, bo mu jak przymknie jedno oko i strzela, to tylko na bok leci. Ja mówię, no wie pan, no dobrze pan sobie w oko nie strzelił, ja mówię, jak leci powyżej 15%, to przyjmę reklamację. Ja muszę być pewnie zawsze poważny, nie ktoś do mnie pyta się, że mu perfumy nie pachną, mówię, no to nie wiem, proszę, może otworzyć i psiknąć w końcu. Więc jakby to jest bardzo istotne, żeby umieć wytrzymać to, że ludzie mają problem. Ludzie będą mieli zawsze problemy w tym biznesie i najlepsze jest to, że mają problem, mówią, nie da się i już kończą. I wtedy przychodzi ktoś, kto im tłumaczy, o co w tym chodzi, jak to rozwiązać, on mówi, o kurde, dobra, robię dalej. To ja mówię, ja pierdzielę, to ja mówię, to do kogo ja mam zadzwonić, gdy mam problem? Ale ja mam przeklapane, mówię, do kogo ja mogę zadzwonić, żeby, bo mam problem. Zazwyczaj do mnie ludzie dzwonią z problemami, uwielbiam te wiadomości pilne, a już w ogóle ważne, są ważniejsze niż pilne, więc zawsze jest pilna, bardzo sprawa, którą rozwiązujesz 30 sekund, więc jakby musisz mieć to na uwadze, że jak budujecie zespół, musisz odpowiadać za ludzi pod takim kątem po prostu zwykłego człowieczeństwa. Jeżeli ja kogoś zaangażowałem do biznesu, to naprawdę byłoby mi głupio, żeby potem, nie wiem, mu tu nagadać, a potem mu nie pomóc, a co gorsza, powiedzieć mu nieprawdę. Podsumowałem to wszystko, więc tu tylko zapomniałem chyba zmienić, bo inwestycje tu dałem na etacie na pomarańczową, więc tak to się prezentuje. Więc tak naprawdę zawsze uważam, że w marketingu minusem są zarobki na początku, a tak naprawdę pozostałe rzeczy to jest tak naprawdę twoja konsekwentna praca i po prostu leci z tematem i naprawdę zawsze mówię, te 2-3 lata dajesz sobie czasu, robisz jeden marketing, rozwijasz go, musi pójść. No i potem skąd się wzięła decyzja? Była ta przewaga marketingu, była ta świadomość. No i skąd się wzięła decyzja? Decyzja się wzięła z bardzo prostej rzeczy. Nie wiem, jakie wy macie czynności, będąc studentami, ale wam powiem o swoich czynnościach, jakich miałem. Będąc studentem, nie wyobrażałem sobie, żeby w akademiku nie mieć jakiegoś swojego stworka, ludzika, czytaj elfa, jakiegoś, nie wiem, orka, czy też jakiegoś trolla, którym coś musiałem ubijać. I najlepsze było to, że grałem w taką gierkę WoW i chyba na nią poświęciłem dobry rok czasu i najlepsze było to, że ja w ogóle nie kumałem, o co w ogóle mi chodzi, po prostu grałem i biłem wszystko, co się rusza i w momencie, kiedy załóżmy, nie wiem, była jakaś trawka i ja sobie wyciągnąłem toporek i walnąłem w tą trawkę i mi się pojawiło, że 1 na 15 zabitych trawek, to ja mówię, o, trzeba ubijać trawki i przychodził bardzo do pokoju, co robisz, ubijam trawkę. No i tak to takie właśnie były zadania dzienne, co robisz, nie wiem, zbieram drewno, no i to było takie coś, nie wiem, co robisz, zbieram baryłkę na pancerz I to były takie rozkminy. Wiecie, przychodzi gościu 22-letni, który miał 22 lata, grałem w te gierki. No i wiesz, przychodzisz do klubu, poznajesz kobietę, pytasz się, czym się zajmujesz, a mówię, zbieram baryłki na pancerz. Więc jakby, no wiecie, to było dla mnie śmieszne, ale no tak sobie człowiek pykał i to było najlepsze. Potem miał człowiek jakieś tam swoje pilnowo, jak to mówił zawsze biochy, tylko się śmieje, że to ludzie potrafili, wiecie, stać gdzieś tam w nocy, wysłać tego, potem się tam pokali, bo im po prostu, nie no powiem wam, że to i tak mało to jest, bo w czołgi nie grałem, ale wiem, że dużo moich ziomków grało w czołgi, to potrafili się na tydzień zamykać, czy tam na weekend, jak to normalnie mieć taką rurkę z wodą i tylko po prostu wieś pić, normalnie kubetę, żeby nie odejść, bo jak odejść, tego zestrzelą.
To po prostu powiem wam cyrki Jan Łukasz. Oczywiście Szyciak uwielbia grać piłkę, zawsze chodził, piłeczkę grał, tylko zawsze tak myślałem sobie, no i tak będę miał te 24 lata, skończę studia i co dalej? Co powiem na rozmowie kwalifikacyjnej, że nie wiem, że wiem jak wykonać questa w jakiejś tam, nie wiem, w jakiejś tam prowincji czy coś tam, no zawsze zastanawiałem się i co, bo tak jak mówiłem, jest różnica między studiowaniem a uczeniem się. I tak sobie myślałem, rok za rokiem mija i jakby co dalej. Wiecie, co było najlepsze? Świadomość człowieka, zanim tamto miała świadomość, była taka na pierwszym roku, że jestem na teleinformatyce, więc mi się należy co najmniej 4000 zł, bo jestem teleinformatykiem. Gdzie będę pracował? Jeszcze nie wiem, co będę robił, jeszcze nie wiem, co będę umiał, jeszcze nie wiem, ale należy mi się 4. I z rokiem na rok te 4 spadało, bo sobie uświadamiałem, że prawie nic nie umiem, więc pomyślałem sobie, no chyba jednak w ogóle nic nie znajdę, więc lepiej coś zacząć robić jeszcze dodatkowego, bo zawsze uważałem, że marketing sieciowy jest tak samo jak studia, czyli taki, jak to mówię, szwedzki stół. Ile z tego weźmiesz, to twoje. Nie możesz czegoś takiego powiedzieć, że studia nie działają. No jeżeli ty nie działasz, to i studia nie działają. To jeżeli mówisz, że marketing nie działa, a on nie działa, to sobie może, nie wiem, zreinstaluj go albo zacznij go w końcu robić. No i co dalej? Zacząłem zastanawiać się, z czego wynika to, że jedni ludzie odnoszą sukces, a jedni ludzie nie odnoszą sukcesu. I zacząłem też to tak rozkminiać. Tu jest takie fajne zdjęcie, które sobie znalazłem niedawno na prezentacji. Jak brałem sobie stan z 30 lipca, listopada 2011, jeżeli chodzi o Uniwersytet Jagielloński, to ogółem było na nim 52 tysiące osób, z czego studentów 46 tysięcy, doktorantów prawie 3 tysiące i słuchacze studiów podyplomowych prawie 3 tysiące osób. Potem człowiek zrobił sobie, jaka jest tak naprawdę stopa bezrobocia. Przyjmijmy, teraz tam mówią, że jest 8%, ale jakby ja zawsze mówię, że nie liczą tych, co wyjechali, mówię, i tych, co się nie zarejestrowali jako bezrobotny. Natomiast przyjmijmy sobie jakąś tam, nie wiem, około 13%, bo zawsze taka stała, gdzieś 13% skala bezrobocia. Przyjąłem sobie dodatkowo, ile ze statystyk GUS, niestety nie mogę cały czas znaleźć aktualnego spisu, jest 2010 rok, ile ludzie tak naprawdę zarabiają pieniędzy brutto legalnie. No widzicie, nawet moje zarobki nie są uwzględnione w tym, jakby tak naprawdę wypadłem poza skalę, no niestety wypadłem, przewróciłem się, więc nawet nie uwzględniają pozycji diamentowych. Natomiast i potem sobie wziąłem coś takiego jak te wszystkie statystyki, no bo tak naprawdę życie to jest jedna wielka statystyka. Jeżeli masz sklep w małej miejscowości, to prawdopodobnie mało ludzi w nim kupi. Jeżeli masz sklep w centrum miasta, to statystycznie ktoś przychodząc do niego wejdzie i coś kupi. No taka jest statystyka. Więc z 51 tysięcy osób ktoś będzie musiał być bezrobotnym, bo skąd się biorą te 13%. Potem wziąłem, ile osób zarabia poniżej 3,5 tysiąca złotych miesięcznie, to było 84%. Potem było, że powyżej 3,5 do 5 zarabia 6800 osób, a tylko 45 osób będzie zarabiało powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie. I tak zacząłem analizować, wziąłem sobie właśnie z tego wykresu i tak sobie myślę, patrz, 45 osób na prawie 60 tysięcy osób zarabia ponad 20 tysięcy złotych co miesiąc. W Luprey jest 60 tysięcy osób i osób, które osiągnęły przynajmniej drugi plan marketingowy w całej ogólnie firmie, a to są 53 osoby. I pomyślałem sobie, no statystyka tak naprawdę chyba działa prawie wszędzie. I to była dla mnie wtedy informacja, że co byś nie robił, nie robiła, to po prostu musisz być dobry. Kiedyś było takie powiedzenie, żeby z kim jakiejś tam danej dziedzinie stać się po prostu ekspertem, to trzeba poświęcić 10 tysięcy godzin. Dlaczego? Bo przez te godziny popełnisz już tyle błędów, że już nawet nie da się kolejnego popełnić, bo już nawet nie ma co. Ja również popełniałem błędy robiąc ten biznes, bo nie zawsze mi się wszystko udawało, co robiłem. To nie wykreowałem tą odpowiednią osobę, to nieodpowiednią tą osobę, nie wiem, zaangażowałem, to nie na odpowiednie, nie wiem, może teren przyjechałem, to łatwiej się robiło, trudniej, nie ta strategia. To nie zawsze było proste, tylko zawsze zastanawiałem jedną rzecz. Jak nie to, to co? Znów będę musiał wrócić. Jakby nie jest rozwiązaniem zakończenie tego, tym bardziej, że są osoby, które zarabiają z tego pieniądze. Skąd była dalej decyzja? Jak chciałem zarabiać chociaż te, nie wiem, 2,5 tysiąca złotych, no byłoby super. Słuchajcie, jak zadacie ludziom pytanie, czy chcieliby zarabiać 2,5, to wiele osób, które dzisiaj zarabia 1400, to by się bez wahania chciało wziąć 2,5. No i co jest? No i sobie tak biorę i patrzę. 1000 złotych wynajem mieszkania, 7 złotych jedzonko, 400 paliwko, 200 kosz utrzymania auta, 100 obranko, 300 imprezy, 100 jakieś kino, 100 pizza. I tak jak podliczyłem to wszystko, to mówię grubo, co się nie łapie w ogóle w tym.
Jest tu 2300, 2400, 2900 zł. To wiecie, to na pizzę to raczej nie pójdę. Sobie kupię jaką mrożonkę i sobie tam wstawię do, nie wiem, do piekarniczka i sobie zrobię. Kino to sobie chyba zrobię domowe w laptopie, tam 100 zł płacił. Imprezę to na Jana zawsze, jakby taki na Jana wpadałeś, gdzie już było co najmniej po 24, połowa ludzi to już w ogóle nie kontaktowała. Jak wchodziłeś, to mówisz, że byłeś na zewnątrz, paliłeś, nie wiem, papierosa, wchodzisz i już normalnie na Janka lecisz. Ubrania, wiecie, no stoją takie wielkie budy z PCK, tam czasami można nawet dwóch dać radę, jeden będzie trzymał za nogi, drugi tam wygrzebie, coś tam się zawsze znajdzie. 200 zł na utrzymanie auta, bilet miesięczny kosztuje 3 zł, dla tych, co są wysportowani, potrafią bez biletu jeździć, szybko biegają, więc dadzą sobie radę. Paliwo, które od razu praktycznie odchodzi, jedzenie, jest taki program, słoiki, to zawsze można sobie z słoiki wziąć od mamy, jakieś tam, nie wiem, gołąbki, sobie tam odrzeć tego, tam 700 zł, zróbmy sobie jakąś tam dietę chodakowskiej, cud, zawsze to schudniemy i tam jestmy mniej. 1000 zł wynajem mieszkania, no kurde, to wiecie, to lepiej wziąć jakiś mały pokoik, nie wiem, za 400 zł, tam nawet, żeby miał grzyba na ścianie, to powiesz, że byłeś w lesie, cokolwiek, że jesteś przyrodnikiem, no jakby, no da radę, nawet to zredukujemy nawet do 1000 zł. Ja zawsze wtedy zadaję pytanie, czy to jest naprawdę wysoki standard życia, który ja teraz tutaj pokazałem, nie mówię o tym obniżonym. Jak nawet ostatnio oglądałem i mówili, że minimalna egzystencji w Polsce jest 6,5 tysiąca złotych i podzieliłem to przez 12 miesięcy, to mi wyszło 550 zł. Chciałbym, żeby jakikolwiek urzędnik, który powiedział 6,5 tysiąca złotych minimalna egzystencji, żeby przeżył przez cały rok i powiedział mi, czy taka jest. I to jest właśnie też tak, i da się jakiegoś takiego właśnie wtedy widzę, to jest właśnie to samo zawsze, jak ludzie opiniują marketing. Nie da się go zrobić. A mówię, w ogóle robisz marketing? Próbowałeś go tak robić, tak jak my robiliśmy, a próbowałeś naszym systemem go robić? Tak samo wtedy zadaję pytanie, no może zadać pytanie urzędnikowi, a pan kiedyś przeżył cały rok za 6,5? Gdzie pan żył? Jakieś miał pan kartony z Lidla tego? To jest właśnie coś, jak ktoś coś opiniuje, robi, a osoba, która faktycznie robi i wtedy się zderza zupełnie dwie inne płaszczyzny. No i dobrze, no i pada ta decyzja, dobra, próbuję, zaczynam działać. Ale początki nie były łatwe. Niestety. Początek jaki był? Wiecie, to jest mój ulubiony rysunek, jakikolwiek znalazłem kiedyś na internecie. Jak wiecie, dzwonicie do ludzi, mówicie, siema, robimy spotkanie, on ci mówi, sorry, dzisiaj jestem zajęty. I tak jest właśnie zajęty. Czyli leży w łóżku, śpi, ogląda, nie wiem, TPM Player, ogląda coś na laptopie, ogląda Facebooka, znów śpi, zje, śpi, takie, tak naprawdę, jak to mówię, wstać, nażreć się i zasnąć i tak tylko przeżyć. I to było, powiem wam, najgorsze, jak człowiek się zarejestrował, żeby ruszyć. Żeby po prostu coś zrobić. To było tak trudne, żeby to po prostu tak, wiecie, jak masz codzienne te czynności i raptem ci pada marketing i ty musisz w ogóle w swojej głowie znaleźć miejsce na niego, a jeszcze ktoś do ciebie dzwoni, żebyś spotkania ustawił, to ty się w ogóle denerwujesz, mówisz, Boże, cisną mnie w ogóle, spotkania chcą ode mnie. Ja mówię, cholera jasna, jakbyś się zarejestrował w normalnej pracy, gdy cię zadzwoniłby prezes, że jutro na 9:00 coś powiedział, mówię, że cię ciśnie? To jest fenomen. Więc jakby, no było ciężko z tym startem, ale jakby ta świadomość pomagała, zawsze mówię tak, o chłopie, tak sobie leżeć nie będziesz, jak czegoś nie zrobisz. Więc zawsze mówiłem, fajnie być leniem, ja też jestem leniem, tylko wiecie, co jest najlepsze? Super być leniem, masz ponad bańkę na koncie odłożoną i jesteś leniem. Wiecie, jakie wtedy lenistwo jest niesamowite? Budzisz się nad ranem i mówisz tak, ale ty, która godzina 8:00? Po co ja w ogóle wstałem? O co w ogóle chodzi? I położę się dalej. A jak jesteś leniem i nie masz pieniędzy na koncie, to nie jesteś leniem, bo musisz pójść się zarobić. Więc zawsze mówiłem, zrobić raz, żeby to funkcjonowało. Kiedyś nie zapomnę, jak jeden z moich liderów, Kamil, wstawił niesamowity slajd, który bardzo mocno mi uświadomił, jak ważny jest start na początku marketingu. To jest rakieta Saturn V, która po prostu, żeby się wzbić, to zobaczcie, że ona potrzebuje 2000 ton paliwa i te 2000 ton paliwa zostanie zużytych w 3 minuty i ona się uniesie na wysokość 42 metrów i przebędzie drogę 68 km. Drugi etap to jest 450 ton paliwa, 25 metrów to jest tak naprawdę usytuowienie już po prostu położenia, spali to w 6 minut i 175 km. Natomiast potem 18 metrów się zbije, 8 minut i 115 ton paliwo. I że rakieta zużyła w ciągu 17 minut ponad 90% paliwa, pokonując drogę 200 km z całych 400 tysięcy. I to dla mnie po prostu była taka bardzo fajna anegdota, czy też nie, metafora do marketingu,
bo doskonale wiem, ile człowiek musi na początku włożyć pracy, aby to rozwinąć, czyli tak naprawdę twoja grupa to jesteś ty, bo ty ją zaczynasz, telefony wykonujesz, rejestrujesz osoby, szkolisz je i te osoby potem trzeba dopilnować, żeby one też umiały funkcjonować, a potem ten kolejny etap, tak jak to mówię, 10% paliwa, to jest kontrolowanie biznesu. I tak sobie lecisz, tak jak to się tutaj jest na tym nawet rysunku, te, tam po prostu ponad no, prawie 400 tysięcy kilometrów, bo tam nie liczyłem tych 200, a to funkcjonuje. I w którym miejscu jesteś. I to jest ten start ważny. Ja zawsze mówię tak, nie wyobrażam sobie, żeby takim podejściem, jakie załóżmy ja mam dzisiaj, czyli pilnowanie interesu, mógł zbudować sobie kolejną grupę na zasadzie pilnowania interesu. Nie, żeby zbudować grupę, to trzeba po prostu siąść, wykonać spotkania, zarejestrować osoby, z masy osób zawsze wpadnie obrót, wyłapać 3-4 osoby, którym po prostu nauczyć, jak to robić, niech mają chociaż taką świadomość, żeby też im się łatwiej robił ten biznes i się leci. Tu kiedyś było takie fajnie powiedziane, że kiedyś robili w Stanach Zjednoczonych badanie, że taki ćmiel to teoretycznie nie powinien latać, bo ma za małe skrzydła w porównaniu do swojej całej objętości. I zawsze zastanawiałem się, ciekawe, czy on by latał, gdyby o tym wiedział. I czasami też właśnie mówię, że powiem wam, że miałem coś takiego, że na mnie ciężko było wpłynąć pod takim względem, że ktoś mi załóżmy coś mówił na zasadzie, nie wiem, nie rób tego, ja mówię, dobrze, nie będę tego robił. Raczej tak nie działałem z tego powodu, że po prostu robiłem to. Ktoś mi powiedział, że to działa, no to robię. Pokazał mi fakty, jedziemy. A wiele razy jest tak, że niektórzy tak mocno analizują to, co my robimy, że ja myślę, że jest w ogóle zostanie analizatorem marketingu. Jest taka gazeta Network Magazine, prowadzi ją redaktor Maciej Maciejewski. Mówię sobie, może sobie załóż nie konkurencję, gdy tak analizujesz marketing zamiast go robić. Więc to jest zawsze dla mnie takie bardzo ważne, aby po prostu to robić. Ja zazwyczaj mówię, czasami lepiej mi połowę czy nie wiedzieć, tym się łatwiej robi po prostu. I potem zawsze mówię też, jakie były początki. To mnie zawsze to rozbrajało, że ludzie potrafili powiedzieć, że to nie działa, a nawet taki, no nie wiem, no na pewno jest autorytetem dla wielu osób z tego, co osiągnął Bill Gates, nawet by powiedział po prostu, że gdyby mógł rozpocząć cokolwiek jeszcze raz, to rozpocząłby marketing sieciowy. Niekoniecznie musiałby w nim robić, ale by założył firmę, która by na tym polegała i działała. Więc no, i tu zawsze wtedy dochodzi do konfrontacji. Holiński coś ci powie, ma w tym już doświadczenie, osiągnął sukces, ale przyjdzie Władek, twój znajomy, który ci powie, że Holiński gada głupoty i teraz co zrobisz? Ja zawsze bym mówił tak, zrobisz co będziesz chciał. Ja zawsze pokazuję swoją stronę, jak ci się podoba, to jest super, jak ci się podoba, nic nie poradzę. No i potem tak naprawdę było piąte, jak to jest naprawdę. Ja zawsze mówiłem, że jakby poziom, to im wyższy masz poziom, to znaczy, że masz większą wiedzę, umiesz to lepiej budować i jakby więcej osób w twoim zespole umie to robić. A liczba wejść, czyli rekrutacja, oznaczała jakby tempo wzrostu twojej grupy, czyli jak naprawdę prędkość, w jakim po prostu ona tempie się rozwija. I zawsze mnie śmieszyło to, że jak ja mówiłem, że pracuję w marketingu, a to jest w ogóle fenomen, że pracuję w marketingu i mówiłem tak, słuchaj, zarejestrowałem 12 osób, każda z tych osób robi zakupy na poziomie 100 punktów, no i otrzymam z tego 50 zł. To wiecie, co mi ludzie mówili? Znam, to te takie łańcuszki świętego Antoniego, jakieś tam wciąganie ludzi, 50 zł, tak jest spoko za pieniądze. Ale gdybym przyszedł i powiedział, słuchaj, włożyłem 14 tysięcy złotych na lokatę 4%, choć teraz, żeby znaleźć lokatę 4% też jest dobry szał. Ja mówię, i wiesz co, no i włożyłem te 4,5, no i w skali miesiąca wychodzi mi 50 zł. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wtedy, gdy zarejestrowałem 12 osób, co to jest? Ale jak złożyłem 14 tysięcy złotych na lokatę i zarobiłem po 50 zł miesięcznie, bo wyszło mi 600 zł w skali roku, to ktoś powie, finansista. O, ty to Darek zawsze miałeś inteligencję finansową. Nie, no ty jesteś gość. W ogóle jakbym miał 9% i będę miał 36 osób w grupie, które robią zakupy na poziomie 100 punktów, to ludzie powiedzą, łe, tam jakieś tam 200 zł, 36 osób, co to w ogóle jest, daj spokój. Ale żebym zarobił 200 zł co miesiąc, to muszę włożyć 56 tysięcy złotych na lokatę z oprocentowaniem 4,5%, żeby tyle zarobić miesięcznie. I ktoś do mnie przychodzi i mówi, co tam daro, jakieś inwestycje? No, włożyłem 56 tysięcy złotych na lokatę, dostaję 4%, ktoś mówi, o kurde.
Nie, no ty to się umiesz ustawić. Nie, no ty to zawsze byłeś inteligentny, z matmy byłeś dobry, tam całeczku miałeś liczyć. No, ty to jesteś jednak gość. Gdybym miał 72 osoby, które robią zakupy na poziomie 100 punktów i zarabiał 500 zł, to by mówili, przez to jakieś rejestrowanie ludzi, to ktoś to się jeszcze w ogóle kto bawi? To jeszcze nie padło w ogóle? Ale gdybym powiedział, słuchaj, wiesz co, zarabiam 500 zł miesięcznie, bo włożyłem 140 tysięcy złotych na lokatę w skali roku, to mi daje przy tym oprocentowaniu 500 zł co miesiąc. Nie no, stary, to już kurde, prawie połowę tyle, co ludzie pracy zarabiają. No stary, jeszcze trochę to się w ogóle staniesz niezależny finansowo, naprawdę powiem ci, wiedziałem, że będą z ciebie ludzie. Znaczy się śmieję, mówię, a jakby nie wiem, a jakbyś miał zarejestrowane 200 osób, które robią zakupy na poziomie 100 punktów i miałbyś 18%, zarobiłbyś 2000 zł, to ja mówię, żeby zarobić 2000 zł, to musiałbym co najmniej kupić dwie kawalerki, czterech średnio, jedna by kosztowała, no nie wiem, no chociaż niech będzie jakaś tam, nie wiem, z naprawdę słabym standardzie, nie wiem, tam 150 tysięcy złotych, jeśli w moim mieście, i ktoś by w ogóle to wynajął, i załóżmy za wynajem by musiał mi płacić 1000 zł, no to potrzebowałbym dwie kawalerki, ale patrzcie, co się dzieje. Jak mówię, że mam 18% i mam zarejestrowanych 200 osób, które robią zakupy na poziomie 100 punktów, to ludzie mówią, to coś tam zrobiłeś, ale czy to stabilne, czy to w ogóle działa, czy ci w ogóle ludzie chcieli, niesamowite. Ale gdybym powiedział, że słuchaj, jestem deweloperem, mam dwie kawalerki i w ogóle wynajmuję i zarabiam 2000 zł miesięcznie, i mówię, kurna, nie no, Daron, to jest masakra, to już naprawdę, no jesteś przegość po prostu. Przecież na 21, jak zarobię trójkę, nie wiem, wynajął komuś miesięcznie dom za 3000, no kurde, ma dom pod wynajem. A ja zawsze mówię, co jest łatwiej? Zarejestrować 300 osób, czy znaleźć 450 tysięcy, włożyć w nieruchomość i komuś wynająć, żeby zarabiać trójkę. I co, myślisz, jak wynajmiesz, to człowiek ci zawsze zapłaci? Zawsze? Ktoś mówi, że nie zawsze ludzie zrobią zakupy. Oczywiście, ale im masz ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś może zrobić. I wtedy zawsze zadaję pytanie, a czy zawsze, jak wynajmujesz komuś mieszkanie, to zapłaci na czas? Ci, co wynajmują, to mogą odpowiedzieć. I to jest właśnie bardzo ważne. Znaczy, się mówię, słuchajcie, to jest tak, jak wchodzicie do sklepu, nie wiem, wyciągacie portfelik, dajecie kasę i pani mówi tak, 100 zł z marketingu, no to nie przyjmę. Każde pieniądze przyjmę, by pan zarobił 100 zł z nieruchomości, tak, ale marketing nie, słyszałem, że to jest złego, to tej stówy to nie przyjmę. To tak jest, nie? Dajecie ludziom pieniądze w kasie, oni mówią, o, dwie dychy z ulotek, no, przyzwoita praca, co pan chce za to, chlebek tego. Ja mówię, 100 zł to jest 100 zł. Znaczy mówię, nie interesuje mnie tytuł przelewu. Jeżeli działalność, którą wykonujesz, nie godzi w jakiś sposób w ludzi, w ciebie, w twoją osobę, nie robisz ludziom krzywdy, dajesz im wartość, to nie widzę problemu, aby po prostu wykonywać jakąkolwiek pracę. Natomiast nie się to zgadza, bo jeszcze mało kiedy płaciłem rachunki za tytułem, tylko płaciłem rachunki za wartością przelewu. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to, co my robimy, to jest piramida, a ja mówię, masz rację, gdy oglądasz sobie spokojnie na pracę na etacie. Co, prezesów masz 300, pracowników masz jednego? Jak to wygląda? Ty mówisz, że u nas jest piramida. Mówię, w normalnej pracy jest trapez, albo koło jest w ogóle. W ogóle wszyscy co godziny zmieniają stanowisko, taka technika koła, mówię. Zawsze się śmieję, mówię, no jakoś to nie wygląda tak, mówię, że tak jak, nie wiem, to ty nie jesteś, a ja jestem, tak? Gdzie u nas jest możliwość taka, że ktoś będący nad kimś może zarabiać mniej, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, nie kto pod kim jest, tylko kto jak ma rozłożone grupy. I taka przypowieść, którą już mówiłem na po prostu dwóch konferencjach, która mi gdzieś tam się w głowie zapamiętała i powiem wam, że cały czas za mną chodzi i tu będę już powoli jakby kończył, to jest, zawsze zadawałem wtedy pytanie, czy rzeczywiście, zresztą ludzie do mnie mówią, że potrzebują więcej czasu na coś. A ja wtedy mówiłem, czy naprawdę potrzebujesz więcej czasu, czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy. I jakby to mnie zawsze zastanawiało, bo była taka fajna przypowieść o tym, że ptak hodowlany, który otrzymuje codziennie wodę, jedzenie, jest zamknięty w klatce. I on jest zamknięty w klatce, więc teoretycznie on nie jest na wolności, bo jest czymś zamkniętym, ale dostaje jedzenie. I gdyby otworzyć mu tą klatkę, żeby on sobie wyleciał, to większości z tych po prostu ptaków nie przeżyje, ponieważ zostały nauczone, że dostają jedzenie, nie mają wyrobionego tego instynktu, żeby po prostu samemu sobie to jedzenie znaleźć. I teoretycznie, zobaczcie, jest na wolności, ale by nie przeżył.
I to samo mi się często kojarzy z ludźmi, którzy pracują na normalnym etacie. Tłumaczę, o co chodzi. Pracujesz na etacie, teoretycznie można byłoby nazwać, że jesteś ciut zniewolony pod takim względem, że to zawsze 8 godzin, tam tyle, czy ci się chce, czy nie chce, trzeba iść. Ale dostajesz pieniądze, załóżmy, niech masz tą pewną pracę i to jakby, no to jest to ok, tak jakby ten pokarm tego ptaka. I jest wiele ludzi, którzy mówią, nie chcę etatu, zmienię coś, rzucają pracę, zaczynają robić, nie wiem, własny biznes, inwestowanie, marketing i im ten marketing, własny biznes, inwestowanie nie wychodzi. Bo brakuje po prostu dyscypliny. To jedzenie, które dostawał ptak, powodowało, że on nie musiał być zdyscyplinowany, ponieważ dostawał jedzenie, więc nie musiał o nie walczyć. Jak osoba normalnie chodzi do pracy na etat, to odbędnia 8 godzin i tyle. Potem po prostu sobie znów do niej pójdziesz i masz kolejne 8 godzin i koniec. Cię nie interesuje to, czy nie wiem, szef się martwi, czy kontakt może tego. Póki masz pracę, za resztę to jest wszystko ok. I to jakby pokazuje w takim pewnym momencie, że ta dyscyplina, to co mówię na samym początku, umieć się zorganizować, to jest istotna sprawa. Bardzo mało ludzi to potrafi zrobić, a jeżeli ktoś tam się kłóci, to po prostu sami ciężko się przyznać do tego samemu, że ciężko się zorganizować, ile razy nam do nich uciekają między palcami. I tak naprawdę to jest istotne, aby po prostu zrozumieć i wiedzieć, co jest przyczyną tego. I zawsze tak na końcu mówię, jakby czy warto, no jak na przykład czasami sobie wchodzę na jakiś tam, nie wiem, Facebook i tam sobie czytam jakieś tam wpisy, nie wiem, dyrektorów, którzy załóżmy, nie wiem, odebrali samochodu mi w grupie. Tak nie wiem, czy skopiowałem zdjęcie z Michała Podlasa, tu byłem wstane, że Dariusz Szuliński przedstawienie mi tematu oraz początkowe zmiany w moim życiu, gdyby nie Darek, nie byłoby mi ekipy samochodu. No tak jakby, tak sobie tak sobie myśli, że ci ludzie kiedyś przyszli, byli tacy zwykli, szarzy, po prostu tak jak ja byłem, człowiek trochę ich nauczył, wytłumaczył, zaangażowali się, mieli tą dyscyplinę i dzisiaj są w tym miejscu, gdzie są. Słuchajcie, to jakie my robimy marketing i to jakie my odnosimy wyniki, to naprawdę, nie będę tutaj skromny, ale naprawdę dajcie mi jakąkolwiek drugą ekipę, która ma tylu ludzi w drugim planie marketingowym, którzy są zgrani, ale przede wszystkim normalni. Normalnie pod względem tym, że oni nie są spaczeni marketingowo, tylko też umieją z ludźmi normalnie, to są normalni ludzie z charakterem, z charyzmą po prostu i umieją w tak krótkim czasie jak my, bo to niecały tak naprawdę rok z kawałkiem, zbudować grupę ponad 60 tysięcy osób. To jest coś fenomenalnego. No i jeszcze się znaleźć na okładce magazynu prestiżowego. Mi zawsze rozbraja, że ja biorę ten, to jest dla mnie fascynujące, ja biorę ten magazyn i tam w ogóle 1/3 artykułów to jest o nas, więc się zastanawiam, mówię, co z innymi po prostu, więc naprawdę czasami nie widzimy tego, co mamy, bo jest tego bardzo dużo. Uważam na końcu, tylko nie mów, że się nie da, bo jak patrzę na tego gościa po lewej stronie, który wygląda jak Dracula i patrzę na gościa po prawej stronie, no to mówię, daję radę, to mówię, nie gadajcie mi, że ubać się nie da. Bo ja powiem wam, że robiłem spotkania do pozycji co najmniej dyrektorskiej, tak od jakby odpowiednich, co ja robiłem w przyszłej firmie, w takiej oto fryzurze i dla mnie to jest fenomen, że ludzie się mnie nie bali. To jest fenomen. Wiecie, że raz przyszła kobieta, to tak siedziała, że ją nie ugryzł, bo myślała, że wampir, no jakby Dracula, więc jeszcze się śmiałem, więc nie kumałem, o co chodzi. Więc tak kiedyś wyglądał lider, więc zawsze powtarzam, że potrzebny jest ten czas jakby na zmiany, ale najlepiej, żeby te zmiany postępowały w trakcie robienia. Siedząc w domu, żadne zmiany się nie pojawią. Więc co mogę powiedzieć na końcu? Dzisiaj taka wideokonferencja trochę dłuższa. Cieszę się, że po prostu tam jeszcze potem nie było tych zakłóceń internetowych. Nie robiłem ci takiej wideokonferencji na maksa, nie wiem, śmiesznej, ani na maksa jakiejś, żeby było hi-ha-ha, tylko jakby dla mnie dzisiaj istotne, aby przekazać z mojego punktu widzenia, jak widzę świadomość tego marketingu, dlaczego ja tym podjąłem decyzję, czemu ludzie osiągają ten sukcesu i co tak naprawdę powoduje, że ludzie w ogóle mają problem z osiągnięciem sukcesu w jakiejkolwiek branży, dziedzinie, więc tak na końcu mogę powiedzieć, że niedługo jestem na kolejnych tutaj konferencjach, gdzie zostałem zaproszony, cały czas się rozwijamy dalej, myślę nad jakimiś po prostu rozwiązaniami dla nas, aby było jeszcze lepiej, więc ja jeszcze nie zwolniłem z tempa, choć myślę, że nie jeden, że nie powiem, że każdy, ale zastanawiam się, ciekawe, co by robili moi dyrektorzy na moim miejscu. Zastanawiam się, mam nadzieję, taką dobrą nadzieję, żeby robili to samo, co ja, po prostu robili temat dalej i byli po prostu dla ludzi otwarci.
Dobra, to by było tyle. Ja dziękuję za uwagę. Dzisiaj była niesamowita frekwencja. Sorry na początku za tam problemy techniczne, ale jakoś wytrzymaliśmy. Pozdrawiam ekipę. Z niektórymi się widzę niedługo. Czytam na szkoleniu Wojtka Piechodzińskiego, czy widzimy się na szkoleniu Emina, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki, że z nami jesteście i do następnego.